Aha. 10 października, bo to jest już w fazie produkcji wysłane. Po prostu teraz tylko pokazujemy na targach, że będzie taka gra. Aha. W przyszłym roku planujemy wydać, jeszcze była sobie ziemia w tej samej serii. I będzie sobie odkryć. Aha, potem będzie sobie napisze. Co mi daje aktorstwo, czy... Tak, ja powiem tak, czy czytanie dzieciom, czy... Ja myślę, że to są tak dwie różne rzeczy, że trudno by je porównywać, ale nie ukrywam, że ja, jak i moi koledzy uważają, że czytanie aktora to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, które... umiejętności, dobre czytanie, to jest jedna z ważniejszych umiejętności właśnie aktorski, które powinniśmy posiąść. To jest trudne, bardzo trudne, więc ja myślę, że dlatego często aktorzy nie lubią czytać, bo jest to czasochłonne, pracochłonne i nie ukrywam, ciągle audiobooki są takim produktem niszowym u nas w Polsce. To się rozwija, ale ciągle tak jest. A proszę powiedzieć, jest Pani postrzegana jako osoba niesamowicie energiczna i pozytywna? Są Pani ciągle tyle energii? Ze snu? Nie wygląda Pani na taką, która długo śpi, w takim sensie, że jest Pani dużo wszędzie, prawda? Udziela się Pani dużo akcji. Nie, no, żartuję, ale oczywiście ja myślę, że czerpię energię głównie z takich rzeczy, które mi przynoszą satysfakcję. Mi się rzeczywiście coś takiego dzieje, co w jakiś sposób mnie fascynuje. To ja uwielbiam to robić i mogę to robić nieustannie.